generał Roman Polko wraz z żoną Pauliną Polko rozgromić konkurencję oraz szefologika, czyli logika szefowania. Serdecznie polecam. Szpiegul.pl. Cześć. ESCM to skrót od Technical Surveillance Countermeasures, czyli środki nadzoru technicznego. Technika operacyjna, a w zasadzie przeciwdziałanie technice operacyjnej. Szpiegul.pl. Cześć. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że organizacje niepodległościowe podczas zaborów korzystały z wzorców i sposobów działania lóż masońskich, organizacji masońskich. To nie była masoneria, to była polska konspiracja. Szpiegul.pl. Cześć. Pete Early, towarzysz J. Książka o Siergieju Tritakowie. Dezerterze z wywiadu rosyjskiego. Działał w Polsce, działał w Stanach Zjednoczonych. Książka Kopalnia Wiedzy. Szpiegul.pl. Cześć. Tajne przeszukanie to wejście funkcjonariuszy służb specjalnych do pomieszczeń lub ośrodków lokomocji bez wiedzy dysponentów tychże w celu dokonania przeszukania w sposób niepozostawiający śladów. Szpiegul.pl. Cześć. Geniusz Franciszek Widok, galernik, awanturnik, twórca francuskiej Sûreté Nationale, czyli policji kryminalnej i pierwszy nowożytny prywatny detektyw. Szpiegul.pl. Cześć. Kolejne miejsce warte polecenia. Twierdza Srebrna Góra. To również Kotlina Kłodzka, całkiem niedaleko Twierdzy Kłodzka. Świetne miejsce, interesujące. Warto zobaczyć. Szpiegul.pl. Cześć. Dziś coś spokojniejszego, a zarazem bardziej przerażającego. Mark Goodman. Zbrodnie przyszłości. O tym, jak robią nas i okradają w cyberprzestrzeni i jak będą to robić w całkiem niedalekiej przyszłości. Szpiegul.pl. Cześć. A dziś będzie trochę o fraudach, czyli o oszustwach na szkodę firmy. A właściwie to o trzech rodzajach kołnierzyków. Białych, różowych i niebieskich. Co to takiego? Czytajcie w poście. Szpiegul.pl. Cześć. Jest tajnej bazy wywiadu i śpieszę Wam donieść, że kończę świetny artykuł dotyczący amerykańskiego wywiadu, a konkretnie tajnych operacji. Szpiegul.pl. Cześć. Konstantynopol, Bizancjum, Istanbul, Istanbul. Przed wojną. W tym właśnie mieście, w Stambule, niemiecki wywiad odnosił chyba największe swoje sukcesy. Szpiegul.pl. Cześć. Dobra informacja jest taka, że książka wyjdzie w tym roku. Prawdopodobnie w grudniu, więc mamy prezent świąteczny odfajkowany. Gorzej będzie, jak przyjdzie stan epidemiologiczny-pandemiologiczny i okaże się, że system znowuż nie wytrzymał. Szpiegul.pl. Cześć. Wywiad i kontrwywiad w państwie zakonu krzyżackiego w Prusach. Sławomir Jóźwiak. Serdecznie polecam. Szpiegul.pl. Cześć. Współczesne służby specjalne wykonują cztery różne, zupełnie odrębne typy czynności. Operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze, analityczno-informacyjne oraz kontrolne. W różnym stopniu, ale jednak. Szpiegul.pl. Cześć. Co łączy twórczość Piotra Wrońskiego i Wincenta Sewerskiego? Nie tylko wspólna praca w wywiadzie, ponoć pracowali biurko w biurko, ale i przełożony, Henryk Bosak, zapomniany dziś autor świetnego cyklu powieściowego o rezydencie. Szpiegul.pl. Cześć.